W naszym szlagierowym studiu nowy duet na rynku muzycznym. Joanna Skibińsko i Marian Hrobok. Witam gorąco, witam serdecznie. Dzień witamy dobry. Serdecznie również. Artystycznie występują pod nazwą Duet Romantika. Joanna stawią pierwsze kroki na rynku muzycznym, z tego co wiem. Takie dokładnie, nieśmiałe. Nieśmiałe, dokładnie. Muzyka nie jest mi obca. Grywam na pianinie, więc no... Skończyłaś szkołę po prostu. Tak. Tak, skończyłam szkołę, ale śpiewam od półtorej roku. Także profesjonalnie. Tak. Także współpracuję z Marianem. I właśnie do tej współpracy, do tego wszystkiego nawiążemy już za chwilę, bo Marian to taki full profesjonalista, to znano twarz na rynku muzycznym, troszkę z innego śpiewania, zresztą Marian, najlepiej jak sam o tym opowiesz. No cóż, spędziłem prawie 30 lat w zespole Pieśni Tęca Śląsk jako solista i jestem dumny z tego, że mogłem tam, że mogłem w takim znakomitym zespole być, śpiewać na największych scenach Europy i świata, od Nowego Jorku po Tokio, Szanghaj i... Ale teraz jest czas innego etapu, a że szlagiery zawsze mi tam gdzieś w duszy grały, to myślę, że to jest właśnie odpowiedni moment. Teraz żeby... od Hebzia po Radzionków na przykład. Po Radzionków! Ale no, to troszkę mniejsza scena, ale tak jak sam wspominasz, te szlagiery, Kaś, tam z tobą cały czas byłem. Bo jednak nawet w repertuarze zespołu Śląsk są takie przyśpiewki śląskie, nie? Takie typowe, czy tam Starzyk, czy Szła Dzieweczka, przecież to są piosenki, które ze Śląskiem są mocno kojarzone. No, tak, tak, są i to jest takie, no, Szła Dzieweczka to jest chyba największy, to jest biesiadna najbardziej znana w Polsce, także jest tam sporo tych piosenek, także nawet czasem nie wiemy, że one powstały. Poszła wykonuje Karolinka, je, Karliku, tak, Karliku. Tak, i wykonuje je Śląsk. Dobrze, moi drodzy Państwo, już za chwilę wrócimy do wspólnego klachania, sprawdzimy, co na swoim koncie mają nasi goście, no i z czym ciekawym nowym do nas przychodzą. Duet Romantika razem z nami. Słuchajcie, bo z tego co wiem, to macie na swoim koncie już dwa numery. Tak, dwie piosenki nagraliśmy. Pierwsza to jest Spróbujmy zrobić coś dla siebie, kompozycja Jurka Macoły, z aranżem oczywiście, a tekst napisał Edward Sikora, także znane postacie śląskiej sceny muzycznej. Na śląskiej scenie muzycznej, jakby wymienić te dwa nazwiska, to wszyscy wiedzą, o kogo tak naprawdę się rozchodzi. Ale jest jeszcze jeden koncek? Tak, jeszcze drugi utwór to jest Amor, kochanie. Twórcą, znaczy muzykę i tekst napisał Jan Neczek z Oświęcimia, a opracował muzycznie Jurek Macoła. Oj, pięknie. Słuchaj, wiecie, bo generalnie romantyczna nazwa, Romantika, to jakby jedna rzecz. Druga rzecz, jakby posłuchać tytułów samych piosenek, nie znając utworów, to też jest romantycznie. Czy tak będzie w tym duecie właśnie, romantycznie? No powiedz. Spojrzeli na siebie teraz, że niby kobieta romantyczną bardziej jest. Proszę bardzo. No, nie zawsze tak jest. Różnie to bywa. Różnie to tak bywa, ale no tak, te dwa utwory są o miłości. O miłości. Tak, zaskoczycie mnie, o miłości. Jest to najbardziej chyba wdzięczny temat, który właśnie przewija się przez twórczość wielu artystów. Miłość jest na co dzień w naszym życiu, więc bez niej chyba nie sposób się obyć, w związku z czym piosenki o niej chyba jak najbardziej, myślę, spodobają się wszystkim. No tak, przez całe życie nam towarzyszą emocje, a miłość jest emocją. Tak. Powiedzcie mi, czyli co, takie plany artystyczne są, że to romantycznie cały czas będzie? Może nie, może będą również inne utwory, także to nie jest powiedziane, że ciągle... Tak? Może. Może i dramatyczne. Romantyka. Nie o miłości, okay. Z pewnością znajdą się różne tematy. Ale myślę, że nazwa jest taka, pełęca w ucho i tak jakoś. Poza tym to jest propozycja, jak byliśmy na wywiadzie w Radiu Fest, tak. To Bernadeta Kowalska konkurs Bernadeta tak, zapytała o nazwę dla tego zespołu, byśmy nie mieli jeszcze. No i jedna pani zaproponowała. Tak, w komentarzach pojawiła się ta nazwa Romantika i stwierdziliśmy, kurczę, to jest chyba to. To jest chyba czyli to. Ta nazwa do was zagodała, stwierdziliście, ja tak, to jest tak, to, to tak, pasuje tak, do nas tak, i tak w zasadzie od razu. Dobrze, moi drodzy Państwo, czy będzie dramatycznie, czy romantycznie, to właśnie czas pokaże. Kochaj mnie, kochaj, kochaj bez końca. Kochaj mnie, kochaj, noc jest gorąca.
dwa utwory. Do obydwu utworów zrealizowane są teledyski. Dzisiaj też premiera Amor Kochanie, a tutaj jest z tytułu wyniku, że to jest taki teledysk i numer o miłości. Tak, o miłości. Był kręcony w pięknej willi w Pniów, tak? Tak, w Pniowie u Ilony Słotwińskiej. Bardzo jej za to dziękujemy, za przyjęcie i że mogliśmy w tych pięknych wnętrzach tą piosenkę nakręcić. Tak, tak. Państwo będziecie oczywiście mogli zobaczyć już za chwilę właśnie te wnętrza. To pierwszy z teledysków, a drugi z teledysków? Drugi teledysk. Spróbujmy zrobić coś dla siebie, nakręciliśmy w Lublińcu. W Lublińcu. Czyli tak, tak. W sumie niedaleko... Niedaleko Koszęcina, tam gdzie w sumie cały czas mieszkam. I wykorzystaliśmy te piękne uliczki Starego Miasta, taki deptak, kawiarenkę w Domu Kultury. I myślę, że ten teledysk też jest, będzie ciekawy dla oka i dla ucha oczywiście. Dobrze, no my już za chwilę Państwa zaproszymy na premierę, a teraz uda się żegnać z moimi gośćmi. Podziękuję Wam za odwiedziny, za to, żeście byli razem z nami, moi drodzy Państwo. Duet Romantika. Joanna Skibińska, Marian Hrobok, proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.